pokaż swój niepowtarzalny styl. Radka radzi, tobie dobrze w tym. Cześć, witam Was serdecznie w nowym filmie. Jak widzicie w tytule, zapraszam na Radzka Kosmetycznie. Kosmetycznie takie przełomu sezonów. Ostatni odcinek był jesienią, kiedy było szaro, zimno i ciemno, pamiętam. Tak to Lesław. Pancia kręci, więc Tolci też się kręci, oczywiście. Ale zapraszam Was dzisiaj na moje ulubione perełki ostatnich miesięcy i też kosmetyki, które polecam na zmienną pogodę, bo ostatnio pogoda mocno nam daje w kość. No i zacznę od pielęgnacji i zacznę od czegoś pod prysznic, czyli od płynu pod prysznic Bambino. Nie wiem, czy ktokolwiek z Was się spodziewał tego u mnie kiedykolwiek, ale jak wiecie, lubię rzeczy pod prysznic, a to jest bardzo dobra, budżetowa opcja właśnie dla osób, które mają wrażliwą skórę. To jest żel, który jest dla całej rodziny, jak wiecie, jest wszędzie dostępny i my po prostu uwielbiamy ten zapach mirabelki, bo przez ostatnie miesiące, przez różne sprawy i uczuleniowe trochę, i jedzeniowe, i stresowe, i też wiecie, pogoda, kaloryfery, suche powietrze, miałam różne właśnie dolegliwości skóry, a ten żel jest opcją idealną, jak macie wrażliwą skórę i ogólnodostępną. Bardzo Wam go serdecznie polecam. I ogólnie też polecam Wam jedną fajną rzecz. Wpis mojej serdecznej koleżanki na jej blogu The Beauty Runway razem z Agą Wilk, makijażystką, z którą się dobrze znamy. Robiłyśmy jesienią serię live'ów i jeden nasz live i jeden wpis właśnie na jej blogu. Link do tego wpisu, jak i do wszystkich kosmetyków, będzie oczywiście w opisie na dole pod filmem, jak zwykle. Ale traktował ten nasz live właśnie o kosmetykach do twarzy dla wrażliwej skóry i przy opcji, kiedy nosimy maseczkę, kiedy ta skóra twarzy jest mocno podrażniona, kiedy mamy trochę masknę, wiadomo, czyli trądzik maseczkowy, jak się w ogóle malować, jak pielęgnować skórę w momencie, kiedy przez dużą część dnia mamy ją zakrytą. To jest w ogóle fantastyczny live. Aga mnie uświadomiła a propos różnych składników, które i różnych serii kosmetyków, które wprowadziłam do swojego życia, że wiecie, warto się zapoznać z kwasem hialuronowym to jedno, ale na przykład z niacynamidem, z olejkiem z drzewa herbacianego, z kwasem azelainowym, z różnymi składnikami, które właśnie wyciszają, które skórę uspokajają, które sprawiają, że mimo tego, że nosimy tę maseczkę, to nasza skóra jest ukojona po prostu. Także Wam serdecznie w ogóle i ten wpis, i tego naszego live'a polecam. No i właśnie, jeżeli chodzi o oczyszczanie skóry twarzy, to ostatnio uwielbiam, to jest w ogóle puste opakowanie, to mógłby być projekt Denko, bo już mam pod prysznicem nowe, Rezibo żel do mycia z ekstraktem z brzoskwini, prawie w 100% naturalny, markę Rezibo dobrze znacie, ja z tej marki miałam pojedyncze kosmetyki, które nie zawsze mi pasowały, więc chyba nigdy jej w Radzka Kosmetycznie nie pokazywałam, a to dostałam na próbę w zestawie świątecznym chyba, to tak jakoś było i tak mi to przypasowało, że już zamówiłam drugie opakowanie. On jest bardzo łagodny, nie wysusza skóry, myje, możecie myć nim oczy, zmywa, możecie myć buzię i zmywa doskonale makijaż. Ja to bardzo lubię, bo ja muszę mieć coś pod prysznic, czym po prostu będę mogła bez problemu zmywać oczy, zmywać sobie makijaż i to jest świetne też polska marka. Później kolejny mój ulubiony etap, jeżeli chodzi o pielęgnację, to jest tonizacja i z tymi różnymi tonikami, hydrolatami jestem od wielu miesięcy, właściwie od lata ubiegłego roku bardzo mocno zaprzyjaźniona. I po pierwsze uwielbiam hydrolat różany z bydgoskiej wytwórni mydła, nie wiem, które to jest moje opakowanie, piąte. To już też jest z projektu Denko, bo powinnam zamówić nowe. Zarówno mój chłopak, jak i ja ten hydrolat tak na dzień do pryskania się, kiedy na przykład chodzę bez makijażu, uwielbiamy. Dwa kolejne doskonałe hydrolaty, to jest też hydrolat różany z kolei Creamy, to jest róża demasceńska. W ogóle ta marka, to jest też polska marka, która ma przepiękną identyfikację w ogóle wizualną, zobaczcie jak to się otwiera, ale ona ma też świetne składy i właśnie bardzo one mi służą i to jest też chyba trzecie albo czwarte opakowanie tego hydrolatu. Po prostu jest fantastyczny i teraz mam nowy w łazience, bo ten wzięłam, tak jak mówię, z mojej takiej szufladki pod tytułem Projekt Denko do rzeczy, które zużyłam. No i doskonały też w ogóle z
kwasem hialuronowym i niacynamidem, czyli czymś, co uspokaja skórę. To jest też polska marka Yossi, też polecenie Agi, mojej kochanej Wilk, właśnie z naszego tamtego live'a, czyli to jest acerola, też tonik, cytrusowa esencja, też tonik do twarzy. Uwielbiam go. Jeżeli macie w ogóle podrażnioną skórę w jakiś sposób, to on ją przepięknie nawilża i uspokaja. I wiem, że tutaj jestem już w drugiej połówce tego opakowania, już pod koniec, na pewno zamówię nowe. Coś tu tolczy tupta, nie może sobie dzisiaj znaleźć miejsca. Ciekawe, czy go to zauważyły, jak chodził w koło, czy go było widać. Tak to, Lesław, uspokój się, bo tu Pancia ma jeszcze dobre pół godziny opowiadania. Tak, także bardzo dobry tonik, polecam Wam go serdecznie. Teraz, jeżeli chodzi o pielęgnację twarzy, to mam jedno po prostu odkrycie ostatnich miesięcy, bo w sezonie jesienno-zimowym miałam 2 albo 3 kalendarze adwentowe, teraz już nie pamiętam, 3 miałam, tak. No i miałam między innymi Skillsa, bo powiedziałam mojemu Mikołajowi, że ja bym się chciała z tą marką zapoznać, bo słyszałam o tych produktach wiele dobrego, no i powiedziałam mu, jakie bym chciała mieć, żeby mi przyniósł kalendarze adwentowe, z jakich marek, z których chciałabym poznać więcej kosmetyków, no i między innymi Skillsa, no i był w tym kalendarzu dosyć duża miniaturka była, bo taka 1/4 pełnej pojemności to jest mała pełna pojemność, czyli 50 ml. To jest Ultra Facial Cream Skillsa. To jest ten ich słynny, nawilżający krem na wszystkie rodzaje pogody. I on po prostu jest absolutnie rewelacyjny. Jak tylko skończyłam to małe opakowanie, to od razu kupiłam duże, bo on nawilża, ale bardzo szybko się wchłania. Natomiast czujecie, że ta skóra jest nawilżona mocno. A ja to uwielbiam. Nawilżenie i szybkie wchłanianie. Ja go stosuję na dzień i często go też stosuję na noc. Pod makijaż jest idealny. I on się w ogóle świetnie sprawdzał, kiedy też były mrozy. Bo on ma tutaj w składzie coś takiego, co sprawia, że on jest doskonały na mrozy i doskonały na wiatry, na deszcze, na właśnie zmienne warunki pogodowe. Na ciepło i na zimno. Więc taka właśnie na teraz, kiedy wieje, kiedy pada, kiedy jednego dnia mamy, nie wiem, 0 stopni, drugiego 5, a zaraz mam nadzieję będzie 20, to jest świetny krem. W ogóle dawno nie miałam tak dobrego kremu. No i to potwierdza, że kupiłam też właśnie większą pojemność. A kolejna rzecz, którą też Was poproszę o polecenie. Natomiast ja mam tutaj 2 kremy, które wypróbowuję, można powiedzieć, trochę zamiennie. Natomiast ostatnio, od jakiegoś miesiąca, 2, zauważyłam, nie wiem, może to jest wiek, może to jest starość. Ja, wiecie, kończę w tym roku 37 lat i... albo 38? Już nie wiem teraz. Się zgubiłam. To tak jest. Skupiłam się na jednym. W każdym razie, już mi bliżej do 40 niż dalej. No i zauważyłam, że mam po prostu bardzo duże worki pod oczami. Mam ciemną skórę pod oczami, niezależnie od tego, czy śpię, czy nie. No nie wiem, może to jest wiek, może to są stresy z ostatniego roku. Może to jest coś jeszcze po prostu. No, moje odżywianie ostatnio staram się naprawiać mocno i dobrze mi to wychodzi. Natomiast no, mam te worki pod oczami, zauważyłam to na filmach, zauważyłam to, kiedy nagrywamy, zauważyłam to, kiedy się ustawiamy. Mówię, kurczę, ja nigdy nie miałam takich worków. No i polećcie mi coś dobrego. Znacie jakiś dobry krem? Nie chodzi w ogóle o puchliznę, tylko o właśnie worki. Także jeżeli znacie jakiś dobry krem na właśnie te zacienienia pod oczami, to dajcie znać. Bardzo mi się przyda, życie. Natomiast mam 2 dosyć fajne kremy. Pierwszy z nich to jest Kiehl's. To jest serum z witaminą C. Ono ma 10% witaminy C. Też miałam próbkę właśnie w kalendarzu, małą miniaturkę i bardzo ono było fajne. Ono tak jak je nałożycie pod oko, to ono aż rozgrzewa oko. Czujecie po prostu, że tam coś się dzieje. Natomiast jakiegoś super, znaczy czuję super nawilżenie, czuję, że w ogóle okolice oka wyglądają pięknie, no ale z workami sobie nie radzi. Natomiast stosuję. Druga rzecz, którą też ostatnio sobie kupiłam jako nowość, to jest Ole Henriksen i to jest też z kolei coś fajnego, bo to ma Buchiakol, to się tak nazywa, taka trudna nazwa. Zawsze dla mnie te nazwy różnych tych składników są trudne, ale chodzi o to, że on ma ten roślinny retinol. On z kolei działa bardzo tak rozmywająco okolice oka, przeciwzmarszczkowo i go nakładacie, właśnie te peptydy też różne i go nakładacie i macie wrażenie, że faktycznie ta skóra jest gładsza od razu i to widać. On ma też taki troszkę niebieskawo-szary kolor, przez co myślałam, że może właśnie fajny być na te zasinienia. Też jest napisane, że on też tak działa, no ale też nie zauważyłam jakiegoś spektakularnego efektu, a może to już po prostu jest tak, że może to już jest takie stadium, że po prostu nic nie zadziała. I trzeba ogarnąć większą warstwę korektora albo żyć po prostu z tymi workami.
No co też jest spoko. Ale jeżeli macie coś sprawdzonego właśnie na zasinienia pod oczami, piszcie koniecznie, ja tu w desperacji wypróbuję wszystkiego, naprawdę. Także, ale te dwa kremy jako takie super nawilżenie, wygładzenie skóry pod oczami, takie, że ta skóra jest tak widocznie od razu poprawiona i zaniedbana, chciałam powiedzieć, zadbana, to te dwa kosmetyki są bardzo dobre. I jeszcze, ponieważ mówiłam właśnie w tym live'ie i też ten artykuł Agi i rady Agi na to, jak pielęgnować skórę, kiedy dbać o skórę, kiedy nosimy maski, są takie, żeby zwiększyć pielęgnację nocną, kiedy ta nasza skóra się regeneruje i kiedy no oddycha, a nie nakładać tylu warstw na dzień. Na dzień właśnie jakiś lekki krem, tonizacja, mycie, tonizacja, lekki krem, lekki podkład. Natomiast na dzień zaprzyjaźniłam się ostatnio też z różnymi olejami, chociaż ja muszę mieć takie oleje, które się szybko wchłaniają i takie Wam tylko pokazuję. To jest Aesop Fabulous Face Oil, też z bardzo dobrym składem. On jest właśnie olejkiem, serum mocno nawilżającym. I ja go stosuję na noc. Ja w ogóle uwielbiam kosmetyki Aesop, jak wiecie. Coracka kosmetycznie coś pokazuje, bo one mają też takie aromaterapeutyczne zapachy. Nie dość, że macie skórę nawilżoną, on się dosyć szybko wchłania, to jeszcze Wam pięknie pachnie. No, bardzo dobry to jest kosmetyk, droższy już, ale też go polecam. Ale jeżeli chodzi o w ogóle takie odżywienie i takie spa i regenerację, to odkryłam ostatnio fantastyczne maseczki. Dawno nie miałam tak dobrych maseczek w płachcie, jak te właśnie od Rare Paris. Od marki francuskiej, od niedawna dostępnej w Polsce, i ta marka właśnie zapytała się mnie na początku roku, czy chciałabym przetestować ich maseczki, a ja mówię, jasne, dawajcie, wszystko co po prostu mi moją skórę nawilży, zregeneruje teraz w tym trudnym czasie, jest, będzie mile widziane, i ja się w nich po prostu zakochałam, absolutnie. One mają cztery kolory, to jest w ogóle bardzo prosta sprawa, bo mają cztery kolory, każdy z nich odpowiada za co innego, są wykonane z włókna celulozowego, są naturalne, i tak, żółta maseczka koi, uspokaja, niebieska maseczka oczyszcza, natomiast moje dwa hity to jest zielona, czyli odżywcza, nawilżająca, a druga to jest różowa, regenerująca. I ja je po prostu absolutnie uwielbiam. One są bardzo mocno nasączone, pokazywałam je ostatnio na Insta Stories, taką wieczorną, sobotnią pielęgnację sobie zrobiłam. One są nasączone do tego stopnia, że to nie jest tak, jak często jest przy maskach w płachcie, i dlatego ja tych masek tak średnio je lubię, bo wiecie, ja nakładam sobie taką maskę, 3 minuty później ona mi cała odstaje od twarzy, wszystko się wsiąkło i w ogóle już jest właściwie do kitu. A ona przez ten cały czas noszenia, tam 20 minut jest napisane, ale ja je noszę tak 20 minut, pół godziny, cały czas są do twarzy przyklejone, że tak powiem, bo tak są nasączone. I one w ogóle mają tyle tego płynu w środku, że jak sobie odrywacie, nakładacie na twarz, to jeszcze z opakowania sobie ten płyn wylewacie i na łapki i spokojnie możecie sobie na szyję i na skórę dekoltu jeszcze nałożyć. Tu Wam na wszystkie okolice właśnie twarzy tej substancji, która jest tutaj akurat regenerująca w różowej masce, wystarczy. I ponieważ one są takie mocno nawilżone, mocno nasycone tymi substancjami dobrymi, to jak sobie nałożycie na twarz, to możecie z nimi normalnie chodzić, coś robić, nie musicie z nimi leżeć, bo one Wam nie będą odstawać, nie będą odpadać, nie będą w ogóle przeszkadzały. Także one są też spokojne, spokojnie dla tych z Was, które lubią na przykład robić sobie maseczki, no i jeszcze sobie w łazience coś robić, albo po prostu coś robić. Spokojnie możecie w nich siedzieć, także bardzo serdecznie Wam je polecam i one kosztują około 30 zł, natomiast na przykład w Douglasie możecie kupić pięciopak od razu, który też wychodzi tam 20-30 zł taniej, to jest super. I jeżeli macie ten sam kłopot z maseczkami do twarzy jak ja, czyli że po prostu na ogół one są dla Was no niewystarczające, bo za szybko wysychają, są słabo nasączone, nie czujecie efektu, to gwarantuję Wam, że po prostu te sprawdzą Wam się świetnie i będziecie zachwycone. Także, a dla wrażliwej skóry ta różowa jest najlepsza, ją stosuję 2-3 razy w tygodniu i jak już ją sobie zrobię pół godzinki z taką maską, to już nic nie muszę na noc nakładać, bo czuję, że skóra jest nawilżona, odżywiona i już nic więcej nie potrzebuję. Dobra. A jak mówiłam, przez ostatnie miesiące borykałam się z różnymi niedoskonałościami skóry i w ogóle myślę, że takie kosmetyki dla skóry wrażliwej to są teraz super sprawy, no bo też przez maseczki. No i mam tutaj cztery doskonałe kosmetyki, które chciałam Wam polecić. Pierwszy z nich, który też stosuję na sobie, to jest coś, co pokazywałam w Radzka kosmetycznie bardzo często, z uporem maniaka, że tak powiem, ale ja bardzo często do tego wracam. To jest Aesop B&T Balancing Toner, czyli tonik łagodzący, wyrównujący, po prostu taki kojący, wyrównujący skórę, ale przede wszystkim łagodzący. Jeżeli ja mam jakiś problem ze skórą, bo mnie przewiało albo
za dużo korzystałam z tak zwanej terapii światłem, bo solaria w Warszawie, ich kreatywność w dobie po prostu pandemii jest hitowa. I ja chodzę na terapię światłem, wiecie, o co chodzi. I za bardzo, powiedzmy, poszłam na za długo, bo było ciemno, szaro, buro i zimno i miałam na przykład spaloną trochę twarz, to nakładam, wiecie, myję sobie twarz tym tonikiem i po prostu jak ręką odjął. Także ten Wam serdecznie polecam, to jest mała pojemność, możecie zacząć od takiej wypróbować. Żaden inny kosmetyk tak nie uspokaja mojej skóry, ja go mam cały rok w kosmetyczce, nawet jeżeli stosuję inne toniki, to zawsze mam go w razie W, bo wiem, że gdyby coś mnie uczuliło, gdyby coś się stało, to jak tym przemywam buzię, to skóra jest ukojona. Potem mam dla Was takie duo z Pharmaceris. To jest z kolei całkiem inna półka cenowa, ale pielęgnacja też specjalistyczna i bardzo dobra. Tutaj to jest w ogóle seria alergiczna i wrażliwa, to znaczy skóra alergiczna i wrażliwa. I tu mam to duo, gdzie jest oczyszczająca, kojąca mgiełka antybakteryjna, którą zużyłam prawie po prostu do końca. To jest jakaś taka absolutna resztka. I dermonaprawczy, kojący krem do twarzy i do ciała. I ta mgiełka jest bardzo dobra, jest porównawczo dobra do tej z Aesopa, a jest dużo tańsza, także to jest fajna opcja, bo to jest opcja dostępna. I ja, kiedy były mrozy, kiedy na przykład mnie bardzo przewiało, kiedy widziałam ewidentnie, że moja skóra jest mocno, wiecie, taka czerwona wieczorem, podrażniona, to spryskiwałam twarz tą mgiełką i po prostu to było natychmiastowe ukojenie. Ta mgiełka jest bardzo dobra, się przejęzyczam, dla podrażnionej skóry i ma depantenol właśnie, ma kwas migdałowy, ma dobre składniki do tego, żeby koić. No i absolutnie ją na sobie przetestowałam, jest świetna. I ten krem również testowałam na sobie, na twarzy. Też go używałam właśnie wtedy, kiedy miałam bardzo mocno podrażnioną twarz. Kiedy właśnie albo gdzieś tam przesadziłam z terapią światłem, albo kiedy mnie bardzo przewiało, przemroziło. To jest też natychmiastowa ulga. Albo kiedy na przykład zjadłam coś, że jakieś uczulenie mi tutaj wyskoczyło, to kiedy smarowałam sobie buzię tym kremem na noc, to od razu czułam ukojenie i od razu czułam, że ta buzia mnie nie swędzi ani nie piecze. Także to jest bardzo, bardzo dobre duo. Polecam je Wam serdecznie. I również naturalny kosmetyk od naszej polskiej marki Lulalove, który uwielbiam i który tak pachnie, że ja bym go najchętniej zjadła, to jest propolis, czyli to jest, to się nazywa masło pszczele, tak? Ale właśnie z propolisem i z woskiem pszczelim, z masłem shea, z olejem ze słodkich migdałów, no to absolutnie pachnie, to po prostu fantastycznie. Też tu już mam trochę zużycia. To ma też w ogóle taką śmieszną konsystencję, bo tutaj są zmielone różne rzeczy. Natomiast jeżeli macie właśnie jakieś wypryski, jeżeli macie jakieś coś, co Was swędzi, jak skórę, jakiekolwiek alergie skórne, to jest po prostu jak plasterek miodu. To jest fantastyczne, naturalne. Działa dosyć podobnie do tego kremu z Pharmaceris, no ale ma inną konsystencję, dużo lepiej pachnie, no jest po prostu inne też w używaniu i można to też na przykład stosować na włosy, na przesuszone końcówki. Ja tak nie stosowałam, ale czasami stosowałam właśnie punktowo na ciało, tutaj na twarz gdzieś na przykład, albo gdzieś w miejscach, gdzie miałam podrażnienia od golenia. No to jest doskonały, naturalny kosmetyk właśnie, taki kojący, nawilżający, regenerujący. No świetna sprawa, do tego pięknie pachnie. Dobra, teraz przejdźmy do pielęgnacji ciała i jeżeli chodzi o tę sprawę, to ostatnio staram się wprowadzać nowy rytuał. Staram się, to jest dobre słowo, a mianowicie rytuał szczotkowania ciała na sucho. Myślę, że wiele z Was o tym wie, wiele z Was o tym już coś dobrego słyszało, natomiast ja niedawno, kilka miesięcy temu, poznałam twórczynię marki Lulalove właśnie od tych słynnych szczotek i od różnych kosmetyków, które są fantastycznymi, w ogóle pozytywnymi, mega sympatycznymi, takimi dobrymi osobami. I to jest też super, bo lubię to, kiedy poznaję różne osoby, które stoją za danymi markami i okazuje się, że tworzą w ogóle świetne produkty, made in Poland, o fajnych składach, przyjazne i środowisku, i ludziom, i są do tego fantastycznymi osobami. I to po prostu tworzy taką miłą całość, że tych kosmetyków i różnych produktów chce się używać, chce się je kupować. To jest bardzo fajne, a to nie jest wcale takie oczywiste. Także dziewczyny, serdecznie Was pozdrawiam, ale a propos szczotkowania na sucho, to jest po prostu doskonała sprawa do tego, żeby ujędrnić skórę, żeby poprawić kondycję, wygląd skóry. I kiedy szczotkowałam się tak na przełomie roku mniej więcej, bardzo regularnie, bo tak miesiąc czy półtora, to widziałam dużą poprawę po prostu. W ogóle celulit mi na maksa znikał. No ta skóra była, bardzo ładnie wyglądała. To ciężko powiedzieć, bo to wiecie, nagle to nie jest tak, że to będzie takie nie wiadomo co, ale ta skóra wyraźnie wygląda ładniej. Ostatnio trochę zaniedbałam, ale obiecałam sobie, że po tym filmie wrócę z powrotem do szczotkowania. Mam jedną szczotkę taką trochę, taką, no szczotę taką
sztywną do szczotkowania ciała, a drugą mam taką miękką do szczotkowania tej szyi i dekoltu. Także to jest, wiecie, 2-3 minutki przed prysznicem i ta skóra już po 2-3 tygodniach będziecie widziały różnicę. A powiedzcie mi, kurczę, jaki kosmetyk, wiecie, antycelulitowy na przykład działa cuda w 2-3 tygodnie, nie? A tutaj już, kurczę, to widać. Ale ja mam taki problem, że po prostu, nie głupie może, ale ja mam taki problem, że jak ja idę pod prysznic, to ja, wiecie, idę się myć szybko wieczorem pod prysznic, jestem już pod prysznicem, obleję się wodą i myślę, kurde, znowu się nie wyszczotkowałam. Ja mam po prostu za szybki proces wchodzenia do łazienki, bo jak ja Wam często mówię, w Radzka kosmetycznie, ja używam tylu kosmetyków, ile potrzebuję. Nie lubię spędzać dużo czasu w łazience. I ja po prostu jak huragan wpadam pod ten prysznic, obleję się i potem myślę, kurde, znowu zapomniałam. No. I staram się te szczotki sobie kłaść blisko prysznica, żebym je widziała, rozbierając się, żebym po prostu, wiecie, pamiętała o tym, ale zapominam, nie wiem, może macie na to jakiś sposób, jak pamiętać o tym, żeby się przed prysznicem szczotkować. Bo można też po, ale ja wolę jednak na suchą skórę przed, bo to jest lepsze. Potem jakiś peeling do tego i jest super. No, ale właśnie, kurczę, no za szybko. Za szybko działam, za szybko chodzę, za szybko myślę, za szybko ląduję już oblana pod prysznicem. Tak. Ale obiecuję poprawę. Także to jest, ale to naprawdę działa, wiecie. Dużo można się śmiać z tego, albo nie wiem, można sobie myśleć, co to daje. Nie, to daje. Tylko musicie sobie dać te 2-3 tygodnie, żeby już zauważyć regularnego, codziennego szczotkowania, żeby już zauważyć różnicę. Jeżeli chodzi o balsamy, to mam świetny balsam do ciała, który jest też marki Aesop. To jest, no to nie jest tania marka, ale ja lubię jej kosmetyki i raz na jakiś czas lubię właśnie sobie sprawić coś od nich. Mam różne takie balsamy, powiedzmy średnie, które gdzieś tam sobie, którymi sobie nogi smaruję po goleniu, takie, no niekoniecznie coś super do polecenia, natomiast ten właśnie taki orzeźwiający, grejpfrutowy z limonką jest bardzo fajny, bo on się dosyć szybko wchłania na wilża i też pięknie pachnie. I też macie taki balsam aromaterapeutyczny. Tak. I cieszę się, że go użyłam, bo już wiem, że ja tak sobie, wiecie, stopniowo te kosmetyki Aesopa kupuję, nie nagle 20, no bo one są drogie, tylko raz na jakiś czas coś nowego. Są kosmetyki, które uwielbiam, które mam cały czas, tak jak ten B&T toner, który pokazywałam, a widzę, że to jest też fajna rzecz, też jeżeli szukacie fajnego balsamu, który przepięknie Wam będzie pachniał, cała po prostu piżamka Wam będzie pachnieć, to jest dobra rzecz. Tak, i jeszcze jedna fajna rzecz, którą też lubię wieczorami, to jest Skin and Tonic Calm Balm. To jest balsam, który jest lawendowy i to jest balsam, który jest takim balsamu masłem. To już jest konsystencja, za którą ja nie przepadam, ale ona jest na różne suche miejsca, na łokcie albo w momentach właśnie, gdzie macie na skórze suche miejsca. Ale ponieważ ona ma intensywnie lawendowy zapach, to też tutaj jest polecana, żeby ją sobie smarować skronie albo gdzieś tu okolice twarzy, gdzie wdychamy wieczorem właśnie do relaksu, bo to też działa odprężająco. Zapach lawendowy, wiadomo, uspokaja, działa właśnie uspokajająco, odprężająco, łatwiej się zasypia. Także też sobie gdzieś tutaj skronie smaruję tym balsamem, albo właśnie gdzieś tu pod nosem, okolice nosa, no żeby mi pachniało i to też fajnie działa, taka wieczorna aromaterapia. Jak mówię, można właśnie właściwie jego główne przeznaczenie to jest na jakieś suche miejsca. Teraz jeszcze szybko usta i dłonie, bo jeżeli chodzi o usta, to niestety, no, znaczy niestety, nie wiem, czy to jest stety, czy to jest niestety, ale cały czas nie znalazłam lepszego balsamu niż Hello Body Coco Rich. To jest moje chyba 5. albo 6. opakowanie, to już wydłubuje absolutne resztki. Natomiast to jest najlepszy balsam dla mnie, bo on nawilża, natłuszcza, a nie pozostawia mi żadnej grubej takiej, wiecie, takiej warstwy wosku, bo najczęściej te pomadki, nawet jeżeli niby nawilżają, niby są bezbarwne, to wysuszają mi usta i zostawiają mi taką, no taką warstwę po prostu białą na ustach i ja tego bardzo nie lubię na co dzień. A zaraz przejdę do makijażu. Moim ulubionym makijażem na co dzień to jest to, co widzicie non stop na filmach i na Insta Stories. To jest po prostu nawilżenie ust takim właśnie masłem plus konturówka. I to są naturalne usta, fajne pod maseczkę, nic się nie rozmazuje. I ja po prostu robię w ten sposób. Natomiast ostatnio odkryłam fajną rzecz, która myślę, że jest fajnym zamiennikiem właśnie tego Hello Body. Natomiast mam ją od 2 tygodni, więc dosyć krótko, więc jeszcze mało czasu jak dla mnie, żeby Wam pokazywać kosmetyki w Radzka kosmetycznie, ale ma to szansę. To jest też Rezibo. Zamówiłam właśnie kiedy zamawiałam drugie opakowanie do mycia tego żelu do mycia twarzy. Natomiast jest to Lip Horam, kojący balsam do ust i on jest właśnie taki bezbarwny. Też się w nim dłubię paluchem, czego nie lubię. No ale już są super właściwości, to przeżyje to dłubanie paluchem, że tak powiem brzydko. Natomiast to jest właśnie balsam, który jest bezbarwny, który jest lekki, który ma konsystencję masła, który ma konsystencję nawilżającą, natłuszczającą i który jest lekki.
który faktycznie, kiedy mówię, dzisiaj właśnie go mam na ustach cały czas, to on nie pozostawia mi żadnej białej warstwy, te usta są lekkie, są nawilżone, są nabłyszczone, szybko się wchłania, nie klei się, ładnie pachnie. No i może, kto wie, będzie właśnie fajną opcją zamienną do tego Hello Body, bo szczerze mówiąc już po półtora roku prawie używania tego chciałabym czegoś nowego do usta, ale to jest po prostu najlepsze. Najlepiej mi się sprawdza. Natomiast ten Rezibo to też może być fajny zamiennik i teraz z chęcią go będę używać. Teraz jeszcze łapki i makijaż. I jeżeli chodzi o ręce, to polecam Wam bardzo dobry krem łagodzący na egzemę do twarzy i ciała, też to jest Pharmaceris, natomiast myśmy go używali do rąk, bo jak wiadomo teraz ręce są przesuszone przez te wszystkie dezynfekcje, no to nie jest dobry sezon, niestety w ogóle dobry czas też dla naszych rąk, natomiast ten krem szybko się wchłania i bardzo fajnie łagodzi i nie pachnie, także jest też dla uczuleniowców i dla osób, które nie lubią zapachów, to akurat, że on nie pachnie, to jest dla mnie minus, ale jeżeli macie podrażnione ręce, a my mieliśmy niejednokrotnie niestety w ostatnich miesiącach, to ten krem jest bardzo dobry, skóra sucha i atopowa, olejek konopny, ceramidy, olej canola, no bardzo dobrze, on po prostu się sprawdza. Także tak dla takiego łagodzenia super sprawa, a zapachowy pokażę Wam inny za chwilę. Teraz jeżeli chodzi o makijaż, to nie mam tego dużo, ale są absolutne hity. I zaczniemy od nowego tuszu L'Oréal Paris, mojej ulubionej marki. Jak wiecie, jestem jej ambasadorką i kosmetyków L'Oréal Paris używam bardzo długo, cały czas. Ten sam podkład trumacz, te same korektory Infallible. Tutaj moje podstawy makijażu, brwi do właśnie też z L'Oréala są takie same, nie będę o tym w ogóle mówić. Natomiast świetną nowością dla wielbicielek tuszy L'Oréalowych jest nowa Air Volume Mega Mascara. Ona ma takie metaliczne opakowanie, bardzo dużą szczotę. Ja lubię duże szczoty, tak w ogóle często o tym mówię i robi teatralny duży efekt. Ja jej używam około półtora miesiąca, dwa miesiące mniej więcej, bo miałam ją chwilę wcześniej niż była w sprzedaży i właśnie dla wielbicielek dużych rzęs, widzicie co film, jakie mam rzęsy, to jest właśnie ta L'Oréal Air Volume Mega Mascara, długa nazwa. Tak, ale jeżeli lubicie teatralny efekt dużych rzęs, podkreślonych, pogrubionych, to jest świetna opcja. Po tuszu czas na puder, o który też często pytacie. Radzia, co ty robisz, że masz taką ładną, świetlistą cerę? A to jest Hourglass. To jest moje trzecie opakowanie tego pudru. Pokazywałam go już wiosną rok temu, potem miałam chwilę przerwy, potem do niego wróciłam. Czyli Hourglass Puder Veil. To jest puder, którego nie widać, który utrzymuje wasz makijaż w miejscu. Natomiast on sprawia, że cera jest rozświetlona, bo on jest taki matująco rozświetlający. Ja wiem, że to może być paradoks, ale on sprawia, że cera wygląda bardzo ładnie. Makijaż macie puder utrzymany w miejscu, ale cera jest zdrowo rozświetlona. On nie daje takiego, wiecie, matu, pudru, takiego efektu takiej zmatowionej cery, tylko bardziej rozświetlenia, a ja taki efekt lubię, bo ja wolę się świecić niż być taka, wiecie, idealnie przymatowiona, bo taki błysk, blask cery to jest coś naturalnego i właśnie ten puder, no samo to, że po niego sięgam, on jest też bardzo wydajny, starcza na wiele miesięcy, bo ja go mam spokojnie od jesieni, to, że go używam, to właśnie pokazuje, że jest dobry. Teraz, jeżeli chodzi o policzki, o konturing, bo w ubiegłym roku zaprzyjaźniłam się z konturingiem, z bronzerami. Jeden z bronzerów, który zaraz Wam pokażę, zużyłam do cna, do ostatniej po prostu, do ostatniego kawałka koloru. Ale zacznę od polików, bo codziennie pytacie, czy pod filmami, czy na stories właśnie, co Ty masz, Radzia, na polikach, co Ci daje taki fajny, zdrowy, różowy blask. A to jest różorozświetlacz, takie duo od polskiej marki Paese. Ten kosmetyk poleciła mi moja kochana Aga Wilk. To jest coś, co ja bardzo lubię, bo to rozświetla i daje kolor. I ten kolor jest bardzo ładny, bo on jest takim ciepło-chłodnym, mieniącym się różem, takim bardzo, bardzo naturalnym, pasującym właśnie do różnych odcieni naturalnych ust i daje właśnie kolor i rozświetlenie. I uważam, że to jest bardzo ładny kolor i zresztą ilość Waszych pytań, komplementów, myślę, że o tym świadczy. A konturing, który uwielbiam i kocham, no niestety to nie jest tania sprawa, ale on jest najlepszy, on jest po prostu cudowny. Nim sobie nie zrobicie krzywdy, ma wspaniały kolor, taki ciepło-zimny, taki, do którego nie trzeba być opalonym. To jest oczywiście Tom Ford Glow Bronzer 02, kolor Terra. Ja mam akurat ten mniejszy, bo kupowałam mniejszy, bo łatwiej mi się go przenosi, ale jest też
też lepiej wychodzi cenowo, bo on jest tak bardzo drogi, większe opakowanie. Natomiast ponieważ ja dużo podróżuję, gdzieś tam przejeżdżam i tak dalej, to wzięłam małe i ja właśnie przez ostatni rok mi zajęło, od stycznia do stycznia, zużycie tego bronzera do samego końca i to jest nowe opakowanie, które kupiłam miesiąc temu, a używałam go kilka razy w tygodniu. I to jest po prostu bronzer, który wygląda absolutnie naturalnie, bo wiecie, ja miałam taki problem, że często przy tych bronzerach robiłam sobie plamy, były za żółte, trzeba było być opalonym bardzo. Ja się trochę opalam, ale nie jakoś bardzo, tylko tak wiecie, zdrowo. Natomiast on jest dobry i dla bledszej cery, i dla ciemniejszej. Trzeba go trochę nałożyć, żeby go w ogóle było widać, czyli nie zrobicie sobie nim krzywdy i ma przepiękny, taki matowy, lekko rozświetlony, ale bardziej matowy efekt. Natomiast nie jest też taki tępy. Wiecie, ja się nie znam na konturingu, na jakimś takim super makijażu, konturowaniu twarzy, a nim sobie absolutnie nie zrobiłam krzywdy, uwielbiam go. To jest moje drugie opakowanie, uważam, że jest warty tej ceny i uważam, że jest no, świetnym kosmetykiem, po prostu. Mimo tego, że jest bardzo drogi, on jest też polecany przez makijażystów i ja się wcale nie dziwię. No i no słuchajcie, ja kupiłam drugie opakowanie bronzera i zużyłam do cna pierwsze. To naprawdę o czymś świadczy. A drugą rzecz, którą sobie kupiłam już po tym, jak sprawdziłam, że tamten bronzer przez rok mi się tak ekstra sprawdził, to kupiłam sobie Contouring Compact Trio. Też z Toma Forda, to już było w ogóle ultra drogie, ale myślę, że będzie super. To jest takie trio, w którym mamy duże w ogóle bardzo lusterko, mogę na siebie popatrzeć, czy wszystko jest ok, ale chyba jest. I tu mamy trzy kosmetyki, bo mamy bronzer ciemniejszy i bardziej rozświetlający niż tamten. Mamy dwa rodzaje rozświetlaczy, no i generalnie ta pojemność jest dwa razy większa niż tamtego bronzera, więc w sumie to nie wiem, co się bardziej opłaca, czy to, czy tamto, ale po prostu tutaj kolory są inne i to rozświetlenie to jest też taki piękny blask, to nie jest taki ryb jakimś takim tanim rozświetlaczem, tylko to jest tak, jakbyście sobie wodą po prostu policzki prysnęły, no na żywo oblały, trysnęły tak wodą na policzki. Na żywo to wygląda przepięknie. No i mam nadzieję, że to trio sprawdzi mi się tak dobrze latem, bo tak kupiłam sobie niedawno to trio, żeby mieć teraz właśnie na wiosnę i lato, no bo więcej tego rozświetlenia gdzieś tam, myślę, na twarzy latem widać i myślę, że i mam nadzieję, że będzie mi się dobrze sprawdzał i że było warto, bo no bo z tym bronzerem, jak mówiłam, warto było absolutnie. Teraz jeżeli chodzi o usta, no to moim takim trikiem ustowym jest to, o czym mówiłam przed chwilą, czyli nakładam sobie właśnie taki balsam, który jest natłuszczający tylko i który podkreśla mój naturalny kolor ust. No i obrysowuję sobie usta, żeby nadać im trochę takiego, wiecie, bardziej zdefiniowanego kształtu konturówką. Moja ulubiona konturówka, ta to już jest stemperowana, to jest 630 z L'Oréal Paris. To jest absolutnie totalny kolor moich ust, kolor takich naturalnych, różowych ust to jest. No i tu jest w ogóle nowsza wersja 630, ona jest taka bardziej kanciasta, a ja mam taką starszą sprzed roku, sprzed dwóch lat, no ale cały czas po prostu ich używam, jej używam, temperuję i jest super. Także to jest taki mój patent na usta, które pod maseczką są spoko, jest kształt im nadany, ładnie wyglądają, ale wiecie, no nic się nam nie odbija, nie rozmazuje, no to jest po prostu taki mój sposób maseczkowy, naturalny. I jeszcze jedna rzecz, z którą się ostatnio zaprzyjaźniłam, to są bibułki matujące. No bo gdzieś tam zauważyłam, że jak chodzę w maseczce, no to twarz mi się dużo bardziej poci, no i żeby sobie nie dociapywać nic już więcej, to po prostu matuję ją sobie często bibułkami. Na czole, na policzkach, tu mam akurat takie z Vibo, Absorbing Oil, no są spoko po prostu. I zauważyłam, że to też fajnie właśnie działa. A na koniec jeszcze perfumy, czyli dwa rodzaje perfum. Jedne z nich pokazywałam ostatnio w zakupach, nowość, ale już prawie mamy połowę zużycia, bo używamy ich we dwójkę razem z moim chłopakiem. To jest Essential Perfume Parfums Bois Imperial, czyli tajska bazylia, patchouli, ciepły, pieprzny, fajny zapach na co dzień z kategorii takich zapachów niebywałych i niezapomnianych, tak. To jest zapach, no mówiłam o nim ostatnio, widziałam, że w ogóle się zmartwiłyście, że jest nie do kupienia. Ja też się trochę martwię, bo w tej chwili jest nie do kupienia cały czas, bo my już tyle zużyliśmy, bo pryskamy się bez opamiętania po prostu codziennie nim, ale jest fantastyczny. A drugi zapach, który też Wam serdecznie polecam, jeżeli jesteście fankami ciężkich zapachów, takich niezapomnianych, ale zapachów na co dzień cięższych, to jest Flower Head by Redo i ja dostałam takie duo na święta w prezencie pod choinkę. To jest krem do rąk o tym samym zapachu i właśnie by Redo Flower Head perfumy. One też bardzo się utrzymują długo i to jest też taki zapach, który ja lubię. Taki zapach, wiecie, o który ludzie pytają, co to jest. Bo głównym składnikiem tu jest jaśmin sambac i to jest o tyle ciekawe, że w
Indiach. To jest kwiat tradycyjny, taki weselny, którym przyzdabia się głowę panny młodej i z którego się plecie girlandy dla nowożeńców, dla osób, które biorą ślub. I dlatego, stąd jest ta nazwa flowerhead, dlatego, że to są kwiaty, które się właśnie plecie na ślub na głowę, z których się robi wianki na głowę, gdzieś tam się zaplata w różny sposób. I to jest właśnie taka bardzo mocna, wibrująca, taka miłosna, fajna, kwiatowa, ciężka, ale dzienna kompozycja. Natomiast to jest taka słodka, wibrująca kompozycja, a nie kwiatowa, lekka, tylko taka ciężka. No bardzo mi się ten zapach podoba, jest świetny. A krem do rąk jest o tyle fajny, że dosyć szybko się wchłania. Nie wiem, czy to tak super, nie powiedziałabym, że super nawilża, ale szybko się wchłania i pięknie pachnie. I będą Wam dłonie bardzo długo pachnieć. Ja czasem, wiecie, smaruję się tym kremem, gdzieś jadę na mieście, coś robię i cały czas czuję z dłoni po prostu ten zapach. Także te kremy, jeżeli wszystkie zapachy są tak naperfumowane, to super, ale w razie był to ten krem bardzo, bardzo mocno pachnie i to jest też super, bo ja lubię kosmetyki, które pachną. Tak, dobra, moi drodzy, mam nadzieję, że moje radzka kosmetycznie Wam się podobało. Piszcie koniecznie, co na worki pod oczami i czy Wy odkryłyście jakieś perełki w ostatnich miesiącach, takie kosmetyczne swoje. Myślę, że całość mojej kolorówki i pielęgnacji zrobimy sobie późną wiosną, może latem, jak zwykle raz do roku, ale to później. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Trzymajcie się, kochane, ciepło i bezpiecznie i do zobaczenia w moich kolejnych filmach. Pa, pa.